Witam Was na moim kanale. Dawno nie nagrywałem niczego w formacie Q&A, więc myślę, że najwyższa pora. Nie wstawiałem żadnego postu zachęcającego do zadawania pytań, ale pojawiło się w komentarzach parę ciekawych wątków, więc myślę, że fajnie by było je rozwinąć. Więc ten film to będzie takie mini Q&A, trochę gadaniny naokoło. I co, zapraszam do oglądania, słuchania. Pierwsze pytanie, komentarz. Nie myślałeś prowadzić kanał po angielsku? Potencjał potencjalnych odbiorców na całym świecie dużo większy. Nie czuję tego rodzaju widza. Żeby to miało sens, to musiałbym wyeliminować z filmów nawiązania do polskich realiów, różnych skojarzeń, zrobić coś bardziej rozwodnionego, żeby i Chińczyk zrozumiał, i Amerykanin. Oglądam w internecie tego rodzaju uśmiechniętych youtuberów, różnych drubińskich i mi się niedobrze robi od samego patrzenia na ten zakłamany światek. Gość w każdym kraju ma przyjaciół, którzy zupełnie bezinteresownie oprowadzają go. Fakt, zarobił spore pieniądze dzięki robieniu tego rodzaju naiwnych bzdur, ale ja się nie nadaję do takich produkcji jak jego. W Polsce macie w tym stylu oczywiście Podróże Wojownika. Wszystko mu wychodzi, nawet przeszczep włosów. Widoki piękne, dziewczyny w kostiumach kąpielowych, froterują mieszkanie. A jakie piękne domy w Anglii Piotrek pokazał. Wielu z was nie ma zielonego pojęcia, jak te piękne domy wyglądają wewnątrz. Oczywiście jest też Bolen Bancroft, którego idzie oglądać, ale ja się sparzyłem na anglojęzycznym odbiorcy. Z potrzeby serca wyjechałem do UK, żeby grać piosenki po angielsku, bo bardziej czuję angielski w piosenkach niż polski, i olali mnie. Oczywiście zdarzały się audycje radiowe w UK, recenzje od różnych angielskich fanzinów, ale niestety jak się dalej klepie biedę, gra koncerty za darmo, a za studio, salę prób i przeżycie w UK trzeba cały czas płacić, to się odechciewa. Na dodatek nikt nie chce ci pomóc. Najpierw sprowadź im 20 fanów, na koncert to ci dadzą parę funtów, dosłownie. Na kurczaka w Chicken Shopie by starczyło, a i to do podziału z resztą muzyków. Menedżer, z którym byś dzielił zyski, najpierw trzeba zapłacić mu za jakiekolwiek działanie. Po prostu mnie to wszystko przerosło i pamiętam, jaką ulgę poczułem, gdy mając opcję grania supportu przed Peterem Hookiem w klubie w Brixton, odrzuciłem to, bo najpierw musiałbym wywalić 400 funtów na własne bilety. Poszedłem więc na ten występ jako zwykły widz i mogłem bez stresu oglądać inny zespół, który być może utopił kupę kasy. No chyba, że miał znajomków, a znajomki znajomków i chodzili oni na ich każdy koncert. U mnie tak nie było, ja mam niewielu znajomych. Ciekawi jesteście, jak rozkręciło się na przykład Depeche Mode. Dzięki temu, że wokalista Dave Gahan przyprowadzał swój krąg przyjaciół i kolegów. Ale to już nie te czasy, co na początku lat 80. Było inaczej, zespoły mogły się rozwijać tak do trzeciej, czwartej płyty i po prostu jak była ta rewolucja punkowa, no to różne dziwne osobowości były dopuszczane do tego takiego mainstreamu. I jeszcze coś wam powiem. Najbardziej bolało nie to, że ktoś wyszedł w trakcie twojego występu, tylko to, że ludzie wychodzili już przed nim, zanim zagrałeś pierwszy dźwięk. Czyli pieprzone towarzystwo wzajemnej adoracji. Jeśli cię lubią, to żebyś im gówno w papierku sprzedał, to lizodupcy będą się zachwycać, a jeśli cię nie znają, to nie ma znaczenia, co grasz. Oczywiście były też koncerty, gdzie zdobywaliśmy publiczność, jak w klubie O2 Akademii w Islington, w ramach imprezy Feeling Gloomy. Ludziom się bardzo podobało, gdy graliśmy, a na Ring of Fire, naszej mrocznej przeróbce Johnny'ego Casha, to już w ogóle była euforia, a po występie robili sobie z nami wspólne zdjęcia. Ale ciężko było utrzymać ten sam poziom ekscytacji naszych ewentualnych fanów. Podobnie było ciężko ze skompletowaniem zespołu. Anglicy jak z nami grali, to z doskoku, a jeden, mimo że z nami grał, to nie życzył sobie wspólnych zdjęć. Grać z ludźmi, których się wstydzisz? Ale potem udało się. W Polsce działał model pasjonatów spoza Warszawy. Taki zespół był wtedy trwały. Natomiast w UK był to zespół stworzony z imigrantów. Najlepiej mi się grało z basistą Hindusem i gitarzystami, najpierw Japończykiem, a potem Mołdawianinem. Mieli oni wspólną cechę, byli wykorzenieni ze swojego świata, więc dlatego trzymali się mojego zespołu.
Znowu z Polakami w Londynie to nie miało sensu, bo Polacy by chcieli grać polskiego rocka, jakąś Irę, Perfę, których ja nie cierpię. Tak się na tym sparzyłem, na tym ogromnym wysiłku, najpierw stworzeniem zespołu, a potem z próbą jakiegoś przebicia się, że po prostu czuję obrzydzenie do tego całego biznesu. No i żeby zespół miał sens, to ludzie muszą się choć trochę lubić. Czasem było tak, że poszedłem na próbę, całkiem dobrze zaśpiewałem, bo chcieli kopię moich nagrań i dało się odczuć, że nie dlatego, że śpiewałem źle, ale pracy mi nie zaoferowali, bo nie pasowałem im jako kumpel do piwa. Dlatego teraz robię to, co robię, vlogi, nie muszę z nikim się spotykać, jeśli nie chcę, jestem swoim własnym szefem, montażystą i tak jest najlepiej. A i tak zawsze lubiłem zwiedzać, łazić w różne miejsca, więc filmowanie tak jest przy okazji. Czy możesz rozważyć zrobienie filmów o współczesnej scenie muzycznej Londynu, zwłaszcza niezależnej, czy punk rock jeszcze funkcjonuje? Nie koleguję się z ludźmi z tego świadka. Kiedyś tam znałem osobiście i przelotnie kilka tutejszych zespołów, jak The Firm, Drowners czy Victor Talking Machine, ale oni poszli w swoją stronę i mieli nas gdzieś. Tak więc nie śledzę za specjalnie ich poczynań i w sumie nie obchodzi mnie, czy im się udało, czy przepadli. Na pewno nie słychać, żeby zrobili karierę światową. Po co ja mam odgrzebywać ludzi, którzy skrycie gardzili mną, bo jestem Polakiem? Kolejny komentarz. Musisz szanować ludzi, którzy mają pieniądze, bo to oni dają ci chleb. Bogacz daje ci chleb. Nie, on od ciebie kupuje twój czas i umiejętności, nawet jeśli to jest machanie miotłą, to nie działa na zasadzie dobroczynności. Wyobraźcie sobie, że macie gościa, najlepszego kucharza w mieście i ten ktoś w końcu rozkręca sieć restauracji. Nawet jeśli ten kucharz jest genialny, to jeśli chce na tym zarobić, to musi mieć pomocników, bo nie wyrobi się z robotą. Nawet nie tak dobrych jak on, ale posiadających jakieś tam umiejętności, które on od nich kupuje, płacąc im pensję. Płaci więc im za to, że coś potrafią i za czas, który poświęcają w pracy. Nie wynika to z faktu, że ten restaurator nagle ma tyle pieniędzy, że chce część rozdać. Nie wynika to z jego dobrego serca. On chce tą kasę jeszcze pomnożyć z korzyścią dla siebie. Z tego się biorą właśnie fortuny. Taniej kupujesz, drożej sprzedajesz, drogo się cenisz, a mniej płacisz pracownikom, najlepiej jak najmniej się da. A teraz parodiuję zmywaka. Ty to czytasz? Ty to czytasz czy z pamięci? Jakbyś nie czytał, to możliwe, że lepiej by to wyglądało. Tak, częściowo czytam sobie z przygotowanych notatek, bo nie chcę gadać bzdur i się powtarzać. Mam też tak czasem, że się zacinam, mówię niewyraźnie, od rzeczy i nie chcę, żeby ten cały syf został na filmie. Czytam jak nagrywam w domu. Na ulicy nie mam oczywiście przylepionej kartki przed twarzą, bo bym wpadł pod samochód. Wtedy sobie szykuję jakieś luźne zapiski, zarysy pomysłów i na tym buduję moją uliczną opowieść. W telewizji też wam czytają z promptera, nawet najbardziej wyrobieni dziennikarze czy politycy tak przemawiają. Zobaczcie sobie nawet jak prezydent USA przemawiał koło Zamku Królewskiego. Niektórzy ludzie mają jakoś tak dziwnie, że jak ktoś mówi bez kartki, to jest mądry, a jeśli nawet sam sobie coś napisał, to już to tak mądre nie jest. To są dokładnie te same słowa, a głupoty można gadać i tak, i tak. I naprawdę mam gdzieś patrzenie się odbiorcy cały czas w twarz. W ogóle nie rozumiem tego patrzenia się. Na ulicy to po prostu robię naturalnie, ale gdy oglądam innych vlogerów, to niespecjalnie mi obchodzi, czy on się na mnie patrzy, gdy wsadzam sobie jedzenie do ust, albo ziewam, gdy go oglądam. A jak patrzę na przykład na Rachonia, kiedyś na TVP, a teraz na Republice, to wręcz mnie denerwowało, że się cały czas na mnie gapi z telewizora. Boję się tego, że jak się zestarzeje, to będę myśleć, że jest on ze mną w pokoju. Tak samo nie lubię zwracania się do odbiorcy do ciebie, słuchaj mnie, mam wrażenie, że gość wychodzi na mnie z ekranu, a ja nie mam na to ochoty. I jeszcze co do patrzenia się w twarz. Kiedyś żona mojego kolegi, u którego opijaliśmy jego wesele, gdy coś mówiłem za flaszki, to odsuwała, bo ona gdy mówiłem chciała widzieć moją twarz. Może nie dosłyszała, brzdęk kieliszków i talerzy jej utrudniał percepcję jakiejś mojej luźnej wypowiedzi. Lubicie wy mnie oglądać, oglądajcie, a jak wolicie słuchać, to słuchajcie. Takie moje jest podejście.
No i pojawiają się komentarze, że się nie dorobiłem w tej Anglii, że brak auta i kredytu na dom. No jak tak można? Ja żyję skromnie, ale na własnych zasadach. To jest główny powód, dla którego nadal siedzę w UK. Nic nie warte jest życie w pałacu, jeśli muszę chodzić do roboty, której nienawidzę. I gdybym miał pieniądze, to pierwszą rzecz, jaką bym zrobił, to bym tą pracę rzucił. Straszną rzeczą jest wstawanie rano, tyranie na kredyt w jakimś syfie z toksycznymi, głupimi ludźmi. Nie mógłbym też nigdzie jechać w podróż, bo przecież praca, kredyt, rodzina, niemowlaki. Jedyne, co mógłbym sobie pozwolić, to po wrzuceniu postu na Facebooku, gdzie jechać, żeby było ciepło z dwuletnim, czyli bezdennie głupim i rozdartym dzieciorem, to pojechałbym najdalej do Chorwacji czy do Turcji leżeć na leżaku. Strasznie smutne życie. Ostatnio miałem taką przygodę, jechałem rowerem i mało we mnie nie wleciał przygłupi bachor. Nie, że się zagapił i wleciał na oślep, czy ja jakoś jechałem nieostrożnie. Nie, zobaczył rower i centralnie leciał na czołówkę przywitać się z jadącym na niego rowerem. Mógłby się też tak przywitać z 15-tonowym czerwonym uroczym autobusikiem, bo widział go w kreskówce. Taka to urocza dziecięca ekspresja. Jak powiedziałem do dzieciora i matki, mów, czyli z drogi, to jeszcze mnie ona opieprzyła, że bez szacunku zwracam się do dziecka. Po pierwsze, jeśli jest zagrożenie życia, to wydaje się krótkie komendy, a nie bawi w grzeczności. A po drugie, dla głupoty szacunku to ja nie mam. Mądra matka by przeprosiła i uczyłaby to swoje dziecko, że się nie wbiega radośnie pod jadące pojazdy. Tacy ludzie się rozmnażają i dostają pomoc od państwa i mieszkania socjalne. Jak widzę te dzieciory na ulicach, słyszę za ścianą, to się cieszę, że nie przydarzyło mi się tego rodzaju nieszczęście. Tu się zgodzę z Tuskiem, jest to udręka. I co mnie trzyma w UK? Główna rzecz to kultura pracy i swoboda, jaką mam, gdy tu pracuję. No i szacunek do pracującego człowieka, czy to wtedy, gdy pracowałem jako śmieciarz, inżynier dźwięku, steward czy tłumacz. A co do Polski, ja mam do czego wracać, gdzie mieszkać. Jak tam wracam do Warszawy, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mam mieszkanie, z którego bym nie wychodził nawet w lato, a jak była pandemia, to spędziłem tam najlepszy czas w moim życiu. Mam też rodzinę, matkę, którą kocham, bo jest mądra, rozumie mnie i jest moim najlepszym przyjacielem. Ale niestety nie zamierzam wracać do Polski, żeby pracować w zasranej korporacji od rana do wieczora w zgranym teamie. Jak coś robić w życiu, to co jest twoją pasją, ma sens. Nie tylko finansowy, ale jest to coś, co sobie można napisać na nagrobku. Z wojga złego to lepiej dać się zabić, jak Rosja zaatakuje Polskę, niż przez 30 lat cierpieć agonię. Jedna jedyna rzecz mnie teraz trzyma w UK. Polska kultura zapierdolu. Czyli frajerstwo. Anglik, Murzyn czy Pakistańczyk nie zabija się o robotę. Widziałem to na własne oczy i wiem, jaki smród się robi, jak pojawia się nadzorca Polak, czy nawet Litwin lub Ukrainiec. Wszystkich naokoło ten ktoś denerwuje, mówiąc ładnie. No i jeszcze chcę parę rzeczy zobaczyć na tej wyspie, na której jestem i nie wydać milionów. No ale to akurat to można wpaść na 2-3 tygodnie i więcej się obleci. Ja tu siedzę prawie 20 lat, trochę byłem w UK, w Manchesterze, Cardiff, w innych miasteczkach, na wyspie Wight, ale to nadal za mało. Co do auta i domu, to takie typowe polskie, wiejskie podejście. Nie zamierzam tu obrażać moich widzów, którzy są ze wsi, ale muszę to powiedzieć. Niektórzy muszą się dowartościować samochodem i domem. Ja jestem chłopak z miasta, z prawdziwej Pragi i tego nie potrzebuję. Mam znajomych anglojęzycznych, którzy nawet jak mają samochód, to nie wjeżdżają nim do centrum Londynu, bo jest za drogo. Więc po co mi samochód w tym mieście? Auto jest łatwo kupić, trudnie utrzymać. A dom? Ceny nieruchomości są za wysokie w UK w stosunku do zarobków, tak więc wynajmuję tyle, ile mi jest potrzeba, żebym w miarę spokojnie sobie żył i jak najmniej musiał za to płacić. Bo co to za sztuka wynajmować wielką chałupę i tyrać w robocie na to? Mam dobrego kumpla, rodowitego Anglika, już wam o nim wspominałem parę razy. Miał dom i mu go zabrała była żona i teraz tuła się po hostelach. Facet jest moim bezpośrednim przełożonym, pracuje i zarabia więcej ode mnie, więc spokojnie nawet przyzwoity pokój czy studio flat mógłby sobie wynająć, a tego nie robi. Nawet raz spytałem go, czemu tak żyje. Odpowiedział, bo tak chce.
każdego prawo, a w Polsce się narzuca, jak ty masz żyć. Ja dzieci nie mam, bo nie cierpię ich, więc jedyne, co potrzebuję, to kondo mieszkania dla siebie. Nie muszę się zabijać w robocie o pałacę. Ta gumowa lala to też nie jest taki głupi pomysł. Nie trzeba kwiatów kupować i płacić, żeby się nażarła za twoje w drogiej restauracji. A ostatnio robota wymyślili. Niektóre feministki się mocno tym zirytowały. I jeszcze coś. Jak kręciłem ostatniego vloga z Lewisham i Millwall, to będąc już w Bermondsey, natknąłem się na atrakcję, o której po prostu zapomniałem wam powiedzieć na filmie. Kiedyś o tym czytałem gdzieś w gazecie czy w internecie. Nazywa się to Skip House, czyli facet zrobił sobie domek z tego śmietnika na gruz z budowy. Teraz wrzucam wam tego zdjęcia. Lokator tego czegoś, jak sam twierdzi, protestuje przeciwko złodziejskim cenom wynajmu czy kupna nieruchomości, więc wymyślił sobie takie coś. Postawił ten domek w dzielnicy Bermondsey, niedaleko centrum Londynu, i płaci za to 50 funtów miesięcznie. Nie piękna cena? Trafiłem tam ostatnio zupełnie przez przypadek, bo kiedyś na tym trawniku, który mijałem w drodze do pracy, stał ruski czołg T-34. Czołg zniknął, ale jest nowa atrakcja i patrzcie, Anglik, a się nie dorobił. I jeszcze sprawa Jarka na emigracji i dram Polaków. Jak już wspomniałem wcześniej o tym we vlogu z Lewisham, Millwall, Bermondsey, stadion chuliganów i niechciane tematy, nie chcę jedynie dla wyświetleń wchodzić w ten światek. Problemy Polaków z robotą i dylematy, czy Jarek to mitoman, a czy jakiś tam Wiesiek to pijak, czy nie. Rany, znajdźcie sobie jakieś inne hobby niż takie ploty jak spod spożywczaka. No i było straszne podniecenie, że zmywak wyśmiał Jarka. Chciałbym być tak wyśmiany. W ramki bym sobie screenshota oprawił. Wielu znanych ludzi wręcz się cieszy, że kabaret ich obśmieje, bo to oznacza, że coś znaczą. Ja naprawdę te swoje filmy, które oglądacie, robię najpierw dla siebie, z potrzeby serca. Nawet z redaktor Magdaleną Ogórek spotkałem się, bo miałem kiedyś taki kaprys. Oczywiście można by powiedzieć, że pierwszy film mógł być i miał prawo być postrzegany jako zrobiony z wyrachowania, ale że po nim wyświetlenia jakoś strasznie mi nie pykły, to po co więc robiłem w tym temacie kolejne filmy? I chcę robić na moim kanale to, co mi daje frajdę, a nie chodzić do kolejnej roboty, czyli robić to, co muszę, bo ktoś ode mnie coś chce. Cieszę się bardzo, że oglądacie ten kanał. Zapraszam was również na mój drugi kanał, mojego postpunkowego zespołu Higher Love, na którym będą pojawiać się nowe, ciekawe materiały, własne kompozycje, nawet różne dziwne jam session po 7 piwach, ale też będą wrzucane covery. Niektóre z nich nagrałem lata temu i nie miałem pomysłu, gdzie je wypuścić, więc teraz będą się pojawiać właśnie na tym kanale Higher Love Band. A już zupełnie na koniec Paul Wolf 2464 pyta mnie o muzykę we vlogach. Coś od czasu skomponuję w GarageBand, czasem wychodzą mi nawet fajne rzeczy, ale w dużym stopniu polegam na bibliotece muzycznej YouTube'a dostępnej dla twórców. Ale jest w tym jakiś palec Boży, że jak miałem film robiony w nocy, to akurat znalazłem nocną muzykę i idealnie podpasowała. Jak montowałem materiał o Millwall, to przytrafiła mi się taka łobuzerska, trochę postpunkowa, trochę hip-hopowa muzyczka. Tyle w tym vlogu. Relacja z Tamsmeet, czyli betonowej dżungli na obrzeżach Londynu, będzie następna. Wkrótce. Podobało się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jest też na YouTubie opcja dobrowolnego wsparcia kanału. Jest też PayPal. Można to zrobić jednorazowo, można regularnie. Nawet najmniejsza suma bardzo motywuje i ułatwia mi życie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.